dobry, witamy Was. Właściwie witam, bo Krzysiu jest w kotłowni. Z samego rana mamy godzinę 6. Jadę Krzysia odwieźć do pracy, bo potrzebuję potem samochód. Także co? Pierwszy vlogmas w tym roku. Mam nadzieję, że tym razem się uda. No i na pierwszym vlogmasie wyglądam jak wyglądam. Ach. Ale cóż, nie miałam czasu się malować, bo dopiero co wyjdę z domu, wracam i dopiero wtedy będę się ogarniała. Zerwałeś z kamerą. Martusia zrobiła mi kanapki do pracy, albo sobie na drogę. Sobie na drogę. Deluń, idź spać, ja za niedługo wracam, wiesz? Zaraz wracam, zaraz wracam. Ona przyleciała tutaj na dół, bo zaczął ci budzik dzwonić. No i ona nie może spać. Wyłącz. Daleniuszka, zostajesz, miśka. Albo możesz sobie ufać, bo mąż przemyślał i zrobił z siedziskiem. Masz klucze? Pewno. To było śmieszne. No, zostaw za mnie. Idź na górę. No dobry jesteś pieseł. I teraz polityczne, ja zaraz wrócę. I Apacia zaraz wróci. I przytuli Dalenia. I kocha Dalenia. I pamiętaj o tym Daleniu. Przecież tylko jak Dalę odwiedzi. Jak będziesz w skupieniu robić kupę gdzieś w mieszkaniu. No po co brać tą torbę na kawę? Nie. Jesus. Idę jeszcze sprawdzić, czy on jest w domu, boś mnie nagadała. A jesteś, dobra. Wszystko w porządeczku. Trochę się jaśniej zrobiło, tak jest ciemno dzisiaj, że hej. Krzysiu czuje się odwieziony do pracy, ja wracam do domu, idę myć głowę, bo muszę ją umyć. No nie? Nie. Tak, muszę ją umyć. Wczoraj ją myłam, ja ją znowu muszę umyć. Tak przesadziłam z odżywką, że po prostu są tłuste. Będzie dobrze odżywiona. No, ale oglądajcie uważnie, bo będzie coś, co... Zmieni wasze życie. Zmieni wasze życie, zmieni nasze życie, zmieni życie wszystkich. No, ja dojechałam, wróciłam, teraz idę się okąpać, umyć włosy, przygotować, bo za niedługo jadę znowu, także muszę się ogarnąć, bo nie wyglądam najlepiej, wiem o tym. I pokażę się Wam już w nieco lepszym wydaniu siebie. No, oczywiście kawa i przed chwilą zjadłam bułkę ze nie ze sznicem, tylko z kotletem. Niam, 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 niam. Z racji, że idę się zaraz kąpać, stwierdziłam, że sobie poćwiczę, co by jeszcze wykorzystać to wszystko i przetłuścić włosy przed ich myciem, a nie po. Jeszcze trochę przede mną. Ja się ogarnęłam, wyglądam już lepiej. Mamy godzinę w 10:30, na 12:00 jestem umówiona. Aktualnie siedzę, bo zdrętwiały mi nogi i nie mogę się ruszyć. A, mrówki wszędzie! Nie mam czasu siedzieć. Moje nogi, mrówki wszędzie. Ała, 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 ała. O, ała, ała. O nie, telefon zostawiam tak daleko. Ała, ała. No, ja się zebrałam, wyglądam w ten sposób. Mam nowy płaszczyk kupiony na ciuchach. Tak, i w końcu mogę się Wam pokazać w całej okazałości, gdyż mam lustro! Szok. Dobra, wszystkie włosy mam zakamuflowane. Wystają tylko tutaj, od spodu. Dobra, ja lecę, bo się spóźnię, a tego bym nie chciała. Także do zobaczenia już za chwilę. Mówią, że gdy Barbary po wodzie, to Boże Narodzenie po lodzie, także mam nadzieję, że się sprawdzi. Dojechałam, teraz muszę przejść kawałek. Leję jak z cebra. Naprawdę. Muszę sobie taką Maryjkę pierdzielnąć, bo będę cała mokra. Dobrze, że mam taki kot zamiast szalika. Cały czas chodzę w kurtce z kapturem. Cały czas chodzę w kurtce z kapturem. Dzisiaj jak leję, to sobie wzięłam płaszcz. Dobrze, że mam kot, a nie szalik, bo byłoby ciężko.
Już mi się bardziej podoba. Cześć! Ja już w nowej fryzurze. Boże, jak mi jest dobrze. Nie macie pojęcia, jak się cieszę, że w końcu to zrobiłam. Już wszyscy chyba zwątpili, że kiedykolwiek to zrobię. Nadszedł ten dzień, nadszedł ten czas, także tak zaczynam grudzień, kochani. Z nową fryzurą. Generalnie chciałam to zrobić na nowy rok, w sensie, że nowa fryzura, nowy rok, bla bla bla. Ale już nie wytrzymałam. Po prostu przycinanie tych włosów w kurtkach, w zamkach, w guzikach. Wiecznie zapchane odpływy, masakra z czesaniem. No i jak widzieliście mnie, generalnie cały czas wyglądałam w ten sposób, że po prostu miałam je splecione w warkocz albo w koka, bo generalnie tyle byłam w stanie z nimi zrobić. Ja jestem mega zadowolona, a teraz jadę po Krzysia. A tak w ogóle to I'm sexy and I know it. Jak się cieszę! O, matko jedyna, jakie miałam fajne włosy! W końcu wyglądam jak człowiek, a nie istota z lasu, buszu, Hagrid, łuki, mop, szczotka, snopsiana. O, tak się cieszę. Gdyby ktoś mi nie wierzył, jak pada, to właśnie tak pada. I wszyscy mają parasole, tylko nie ja. Parasole. Dobra, jadę. Jadę, może zahaczę jeszcze o Pepko. W ogóle najbardziej to jestem ciekawa, co powie Krzyś i mam nadzieję, że zobaczę uśmiech na jego twarzy, bo no to jest w tym momencie dla mnie najbardziej istotne, żeby mu się też podobało. Ale wydaje mi się, że nie będzie narzekał. Ja czekam na Krzysia pod firmą, także zaraz nagramy jego pierwszą reakcję, bo jestem tak ciekawa, że aż normalnie zaraz umrę z tej ciekawości. Ja byłam w Pepco, niestety wam nie pokazałam, bo część to są zakupy już świąteczne. Powoli trzeba zacząć myśleć o prezentach. W tamtym roku pomyślałam o nich w listopadzie, w tym roku trochę mi się zwlekło, także ten miesiąc będzie pod znakiem prezentów. No. Więc życzę im powodzenia. Ja wam też zresztą. Jeszcze nie patrzyłam na ciebie. Nie patrzyłeś jeszcze na mnie? Nie patrzyłeś? Nie? No to teraz zobacz. Gotowa. O rany boskie. Co? Jakie krótkie włosy. No. Jak się czujesz? Fajnie. Ślicznie. Widziałam to przerażenie w oczach. Rany boskie. Dotknij sobie. Ja się muszę przyzwyczaić na razie. Wiem, widzę. Tylko poważnie już on wygląda. Tylko wygląda. Dziwną masz minę. I co? O, lekka głowa. No. Masz całkiem inną głowę, masz taką małą główkę. Nie masz takiego wielkiego łupa. Kocham cię. Ślicznie wyglądasz. Idziemy do Leroy? No. Mam nową żonę. No. Już mi lepiej. Widzę, już dotarło do ciebie, trochę ci lepiej. Masakra. Ale to było szalone. Czas się tak zmienić. No rano cię widziałem byłaś. Wyglądasz młodziej ode mnie teraz. Młodziej? Czy starzej? Młodziej. Dobra, to idziemy to do... To wtedy wyglądałam poważniej z tymi długimi włosami? Nie wiem, ja nie wiem, ja jestem w szoku. Weź mnie, nie zadawaj pytań. Weź nie pytaj. Weź nie przyjdź. Nic nie wyglądasz. Moja nowa Marta. Masz nową Martę. No nie, mózg mi wybuchnie. Mózg mi wybuchł. Muszę się przyzwyczaić, że nie ma tego puchla. Żadne boskie. No, dotarliśmy. Hehe. Na potrzebne? Nie, tylko tą reklamówkę wyjmij.
Paragon masz gdzieś przy sobie? Tak, tak. Patrzyła, idziemy czy zwrócić. No nie wiem, wzięłam to jak leżało, chyba nic tam nie było wyjmowane. Gdzieś tu chyba. Uj, jaka dziwna. Patrz, kochanie, kołowrotki. Nie chcesz kołowrotków lamp? Tu. Aha. Ta jest ładna. Podoba mi się. Uciekł mi mąż. Uciekł mi mąż. Mężu! O, jesteś mężu. Dojechaliśmy do Agaty. Ała, się kopłam. Nie chcę takiego stolika, już się kopłam w róg, a jeszcze go nie kupiłam. Moje kolano. Stolik. Jesus. Fajne. Aż mi się wina napiła. Chyba nie. Że tu pyta? O czym? Czy mnie tu spotykają takie rzeczy? Czy mnie tu spotykają takie rzeczy? Ten, co nasz... Siedzieliśmy. On był gdzieś tam, ale już go nie ma. Albo był gdzieś tu. Może go przedstawili. Może on jeszcze jest. Bo to był jedyny, który nam się podobał. No ja? Czemu nie takie? No albo takie. Czy można się... Nie wiem, czy się zmieszczą. Nogi. Chyba, że... No przy ustaliliśmy jedno, ty wybierasz, drugie ja. Ty wybrałaś klamki, ja wybieram stół. Ten by był spokój, gdyby nie miał takiej dziwnej struktury, bo mi się nie podoba ta struktura tak. A jeśli chodzi o kształt i o tą grubość i tak dalej, tak, fajnie, to wszystko to mi się podoba, ale nie podoba mi się kolor po prostu jego. Polej. Ciasno dość, nie? Jak jest wyślne? Co to? Podkładki filcowe pod kieliszek. Żeby nie podrysować stołu. To jest krzyż Leverhard. Ale patrz. No popatrz. Stabilnie. Ciasno. Ty też. No nie? W trójkę tu się w życiu nie usiądzie. Nie, ja tak mówię ogólnie. Są trzy krzesła. Usiądź tu w trójkę. Za wąskie. Na trzech. To jest na dwie osoby. Tylko. No nie? Ja tylko nie kochanie, chodzi mi o to, że mamy mieć duży stół. Chodzi mi tylko o to, że ten stół akurat przyjdzie. Ale kochanie, dobrze. Przewidziane jest na 6 osób, bo zazwyczaj tak są stoły przewidziane na 6 osób. Wszystko dobrze jest. Raz, że ja siedzę w płaszczu. To dlatego brakuje miejsca. A druga rzecz, my będziemy zazwyczaj maksymalnie przy tym stole siedzieć w czwórkę. Czwórkę? Nie, wolałabym w trójkę. Czwórkę? Ja mam dużo czasu. Młody, dobry. No to nie, ten odpadł. Tam są jeszcze stoły, idziemy zobaczyć? No, chodźmy. Może znajdziemy ale jakiś fajny stół. Ale chciałabym tak posiedzieć, tak sobie wino otworzyć. No nie, kupię tak sobie usiąść przy stole. I tak sobie usiąść ale tak przy takim stole. Nie takim jak mama, tylko takim stole, żebym mógł się... Oprzeć. No i nie będę miała takiego wielkiego wazonu. Bo... A ja nie wiem, bym cię za niego nie widział. Bym cię bał, że się przewróci, bo na pewno się przewróci. A jak się przewróci, wiesz, jak już świetny wazon? Sprawdź. 34,90 euro. Podkładki filcowe kupmy.
Tak, bardzo wygodne były te krzesła, a te są z mniej. Tak, ale tak się siadło się i się czuło, że jest fajnie. Bo na przykład ten jest wyższy chyba niż ten? Ten jest niższy niż ten, ten jest wyższy. To zależy jak stoisz, bo mi się wydawało na odwrót. Tam. Tak? No i jak przeniesiesz wymiar? Ktoś nie wie jak przenieść wymiar, to jest klasy. No, tak mój mąż przenosi wymiar. Ja się jeszcze cały czas zastanawiam, czy nie fajne by było jakiś jednak komplet. Mebli? Tak. No właśnie, ja też o tym myślę. Cały czas się jeszcze na tym zastanawiam, czy nie fajne by było jakiś komplet mebli, bo kupimy tylko to jedną rzecz. No, do niczego nie będzie pasować. Tak, po czym się okaże, że chcemy jednak jeszcze to i to i to. Bo tak myślę, czy jednak niedobre jest takie miejsce, tylko nie, może wiem, że ty nie chcesz wystawy i tak dalej, ale kurde, ale to powoduje też taki dom. Tak, no te, zgodzę się. Takie, wiesz, niechciane prezenty tu się wkłada tutaj gdzieś tam. Czyli wszystko, co jest w gablotce, jest niechcianym prezentem według ciebie, tak, kochanie? Tak, bo musi być widoczne. No. Ale te meble akurat mi się podobają. Też mi się podobają, powiem ci. Sofa mi się nie podoba totalnie, ale meble mi się sofa podobają. To jest, wiesz, sofa jest do wywalenia, ale... Ile kosztuje ten komplet mebli? Nie wiem. Ale to super. Szuflady. A tam? Półka. Szuflada jest tylko na środku zawsze. Ale otwiera się na 100% cała szuflada. Ja widzę tu stąpane, ale chyba na kamerze też ją widać. Ale jeszcze, wiesz, dobrze tu przyszliśmy, tak. Bo przynajmniej zniszczyło nam to wizję kupowania jednego mebla. Ja chcę znaleźć dobry stół. Ja chcę znaleźć idealny stół. A nie mogę znaleźć idealnego stołu. A ty widzisz idealny stół? Nie. A ten? Nie, biały. Ale to jest coś takiego, co my chcemy wziąć. Weź sobie to potyckaj. No i powiem ci, kuchnię z tego. No. W kolorze białym. I szary jest ok, jeżeli to będzie taka płyta laminowana. Bo z tego samego będziemy mieć szafki, w łazience i tak dalej. Więc tutaj jest ok. Czarny po prostu odpada. Ale jeżeli to jest płyta laminowana, to ok. Gorzej jak jest płyta szklana, tak jak tam było. Ale to tam za tą cenę to szkła nie otrzymasz. Jak myślisz? Sformuję. My się żegnamy w tym pierwszym vlogu. Mamy nadzieję, że taki pierwszy wam się podobał. Wiemy, że jest spóźniony, ale lepiej późno niż wcale. No. Także pozdrawiam was bardzo serdecznie. No i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie grudniowym. Ile można to tak nazwać?